Dzień dobry, moi kochani. Dzień dobry, witamy ponownie. Dzisiaj, jak widzicie, tutaj stoimy przy takim oto cudeńku. Można powiedzieć, wesoły diabeł, przygody diabła, piszczałki. Kto pamięta, ten wie. Ale Michał, powiedz nam tutaj, o co chodzi z tym, z tą postacią i gdzie my jesteśmy. Moi drodzy, jesteśmy przy jaskini Piekło na terenie gminy Chęciny, na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. No i właśnie skąd te diabły? Wiadomo, że dawniej miejscowa ludność przypisywała takim miejscom jak jaskinie, skałki, związek z siłami nadprzyrodzonymi. Dawniej oczywiście nie rozumiano genezy takich miejsc, w związku z tym bardzo często wiązano je z działaniem czarownic, diabłów, generalnie sił nieczystych. Stąd w nazewnictwie wielu takich form w naszym regionie, zwróćcie uwagę, mamy hasło piekło, piekielny, diabelski. No chociażby przykład diabelskiego kamienia, piekła pod Niekłaniem, piekła Dalejowskiego. A tych piekieł bardzo dużo. Bardzo dużo piekieł, słuchajcie, czy nieodległego piekła Milechowskiego. No w tym akurat mamy przypadku, moi drodzy, jaskinie piekło, urwisko skalne piekło, prawda? Więc znowuż ten wątek piekielny przewija się w tym nazewnictwie. Oczywiście wierzono, że z takich miejsc, jak chociażby właśnie jaskinia Piekło, diabły wylatywały szkodzić ludziom. Oczywiście też są inne legendy, chociażby te związane z skałką, słynnym diabelskim kamieniem na górze Klonówce. Także takich miejsc i takich legend jest w naszym regionie bardzo, bardzo dużo. To jest jedno z takich miejsc i stąd właśnie te piękne rzeźby diabłów, które otaczają nam to niezwykłe miejsce. Ale ja chyba kojarzę dobrze, że jeszcze mamy jaskinie Niebo. Albo raj. Raj na pewno, ale nie ma jaskini Niebo przypadkiem? Są miejscowości, są wsie Piekło i Niebo. I czasami jakaś równowaga musi być. Czasami śmiejemy się jako przewodnicy, że Świętokrzyskie to jest jedyne miejsce, słuchajcie, na świecie, gdzie z piekła do nieba jest zaledwie... Rzut beretem, dokładnie. Tak samo jak z piekła do raju. Raj przecież odległy parę kilometrów stąd, a więc znowuż mamy, słuchajcie, piękny przykład tego, że z raju do piekła, czy z piekła do raju, w odwrotną stronę, jest bardzo, bardzo blisko. No nic, dziękujemy w takim razie i zostawiamy naszą Borutę tutaj na miejscu. Niech pilnuje naszej jaskini Piekło, która jest nieopodal. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, pozdrawiam was serdecznie.